Cezary Toboli, były piłkarz Eintrachtu Frankfurt i Krakowi, przed meczem Niemcy-Polska. Panie Cezary, jak drużyna niemiecka zmieniła się od porażki tej październikowej z Polską? Czy powiedziałby pan, że ta reprezentacja teraz jest słabsza, czy w takiej samej mniej więcej kondycji jak w październiku 2014? No ja bym powiedział, że w porównaniu do tego meczu w Polsce Niemcy trochę lepiej się poprawili, ale nie dużo. A w jakich formacjach? Ofensywa, defensywa, środek pola? Środek pola jest bardziej lepiej osadzony, starają się lepsze, szybkie piłki grać naprzód. Obrona jest jeszcze jakoś trochę dziurawa, także dla reprezentacji Polski będzie, jak to się mówi, dobra informacja, jak będą ich atakowali. Która reprezentacja ma szansę z Commerzbank Arena wywieźć 3 punkty? No to jest taka, jak to się mówi, niełatwa opinia, bo i Niemcy są bardzo mocni u siebie w domu. Polacy też ostatni czas grali niegłupią piłkę. Także powiedzieć, kto wygra, czy zremis będzie, czy ta druga reprezentacja się bardziej, jak to się mówi, pokaże z dobrej strony, to ciężko powiedzieć. Ale mnie się wydaje, ogólnie, tak jak widzę tam reprezentację niemiecką w im stanie aktualnym, a reprezentację polską, że możliwe jest, że taki mecz się skończy remisem. Niemcy deklarują, zarówno piłkarze, jak i trener, że wygrają ten mecz. Polscy piłkarze nie pozostają im dłużni i też odgrażają się, że pokażą tutaj na Commerzbank Arena to, co potrafią. Czy taka presja, takie pompowanie balonika służy piłkarzom przed tak ważnym meczem? Są zawodnicy, co potrzebują to. Są zawodnicy, co bez tego bardzo dobrze sobie radę dadzą. I to są właśnie ci najgroźniejsi zawodnicy, co nie za dużo gadają, a pokazują na boisku, co potrafią. Ale mi się wydaje, ogólnie to jest dzisiaj taka sytuacja światowa, że ta piłka jest już bardziej show, jak rzeczywiście piłka. I dlatego też ci zawodnicy z obydwu państw starają się tym innym tak trochę, jak to się mówi, no, stracha robić.